przed Państwem Marta Wargacka oraz Dominik Kowal. Pragniemy powitać Państwa na zakończeniu 25. Festiwalu Teatralnego w trzecim EO Stefana Batorego w Chorzowie. Witamy szczególnie Panią Celestynę Konieczną, patronkę honorową 25. Festiwalu Teatralnego. Przewodniczącego Regionalnego Klubu Europejskiego Quo Vadis w Chorzowie Pana Helmuta Ime. Wicedyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury, w przeszłości nauczycielkę języka polskiego w naszym liceum, Panią Jolantę Motykę. Absolwenta i aktora Teatru Zagłębia, Jarosława Tyrana. Przewodniczącą Rady Rodziców, Panią Jadwigę Wiśniewską. Dyrekcję Szkoły, Panią Dyrektor Katarzynę Sikorę, Wicedyrektorów, Panią Elwirę Lenort-Woźniak i Panią Jolantę Heli. Witamy naszych nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Witamy naszych rodziców i przyjaciół. Wszystkich Was, drodzy uczniowie i absolwenci. Udział w festiwalu teatralnym w różnych rolach. Reżyserów, aktorów, scenarzystów, choreografów, również pracowników technicznych, ale także widzów, bez których sztuka teatru nie miałaby sensu. Szanowni zebrani, nie byłoby wielu niespodzianek, które już za nami, ale i tych, które już jeszcze przed nami, gdyby nie nasi sponsorzy. Wymieńmy ich. Juhu! Urząd Miasta w Chorzowie. I od Miewa. Rada Rodziców III LO. Pogumiła i Leszek Miecha Jąbie. NZOZ Centrum Stomatologii i Ortodontii. Teatr Rozrywki. Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Opera Śląska. Teatr Nowe w Zabrzu. Teatr Kores. Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego. Gliwicki Teatr Muzyczny. Kino Studyjne Światowit w Katowicach. Teatr Nowy. Kino Teatr Rialto. Teatr Bugalander. Teatr Mały. Galeria Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie. Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Interia.pl. Symetria Biuro Agencji Reklamy i Promocji. Aluron. BHP Elektro. WOK. Karczma Rudy Goblin w Katowicach. Wydawnictwo Pearson. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Castorama. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Budokat. Hynan. Oldtimers Garage. Roman Nowak. Angelika i Marek Brodowie. Andrzej Małysiak. Krzysztof Kujnowski. Krzysztof Bergier. Mirosław Biernat. Jarosław Wiśniewski. Ewa Don. Wojciech Biedacha. Katarzyna i Radosław Majkowski. Festiwalem objęły w tym roku panie Celestyna Konieczna oraz Katarzyna Gniewkowska oraz twórcy Teatru Miejskiego Węgajty. Patronat medialny nad festiwalem sprawowali Polskie Radio Katowice, Telewizja Silesia, Serwis Telewizyjny Chorzów TV, Telewizja Interaktywna Kom TV, Radio Studenckie EMIDA, Portal Internetowy Pełnia Kultury.pl, Inkubator Teatralny, Ogólnopolski Projekt Dotknij Teatru. Zapraszamy do kupna płyt Nietuzinkowi Niezwyczajni, cena 8 zł. Pragnę również poinformować, że w poniedziałek 31 marca w Chorzowskim HCK-u o 17.30 będzie miało miejsce otwarcie Galerii Batorowców, która zostanie przeniesiona od nas z Batorego do właśnie HCK-u. A o 18 będzie miał miejsce spektakl pana Roberta Talarczyka. Jeśli zgłosimy się i wypowiemy hasło Festiwal Batory, zapłacimy za niego jedynie 5 zł. A teraz prosimy na scenę panią Celestynę Konieczną.
zmarnowałam kolano w całodziennym spieszeniu. I stąd mój stopień niżej. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo za wszystkie miłe chwile, za te szaleństwa tu i te szaleństwa tam. I nawet chyba za tę zniszczoną szybę przy wejściu do auli. Czekam z utęsknieniem na następny rok po to, żeby przeżywać wspólnie to, co się wydarza raz w roku i niech tak będzie, bo wtedy jest nam bardzo sympatycznie. Ja mam swoje osobiste Grand Prix. Dla osoby, z którą współpracowałam przez parę miesięcy, dla pani Basi Kurek. Zbierałyśmy, razem pisałyśmy, razem skrobałyśmy, razem poprawiałyśmy w dzień i w nocy. Było bardzo sympatycznie. Proszę Basiu. Dziękujemy. A teraz nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment całej dzisiejszej uroczystości, czyli na werdykt jurorów. Zapraszamy na scenę panią Ewę Nowożyn-Pilk. Dla Karoliny Trychta
Kwiecka i Marysi Ziętek oraz klasy pierwszej D za spektakl Zagubiona.
kolejne wyróżnienie specjalne, już od jury, nie od Ducha Patolego, za wprowadzenie motywu Deus Ex Machina w obronie etosu Ślązaka i ludzkiego rozsądku dla Mateusza Rabia. Kolejne gościnne wyróżnienie wędruje do
stałego bywalca tej szkoły, absolwenta, za dzwoneczkiem wspieranie, śmiechem docenianie, to bardzo głośne, i kobiecego piękne ukazywanie dla Macieja Dziacza. Spektakl Swadba.
z klasy pierwszej B nie zdania. Pierwsze miejsce w kategorii debiuty zajmuje klasa pierwsza B za spektakl. Dawać dzielić się ma i tutaj. Ja mam tylko
w swoim kopie, może pani poprawić swoim. Dobrze, i pana swoim. A ten dyplom ode mnie właśnie wędruje, jest wyróżnieniem za rolę drugoplanową dla Andrzeja Ogłozy. Zapraszam. Thank you.
miejsce w tej kategorii zdobył Mikołaj Krzyszowiec za rolę w spektaklu